I wojny nie wywołują dzieci, tylko wywołują dorośli. A dzieci cierpią z tego powodu. Mnóstwo konfliktów z domu. Między innymi nawet my w tej chwili mamy w szkole trójkę dzieci, które pochodzą z kraju, który jest ogarnięty wojną domową. I tam są działania wojenne. Dzieci były nawet świadkiem takich działań. Czyli potraficie sobie wyobrazić, że wasze dzieciństwo wygląda tak, że nie ma waszego domu, że nie macie co jeść, że nie wiecie, co was spotka jutro, prawda? To właśnie jest straszne w wojnie, dlatego wiele osób podejmuje działania pacyfistyczne. Tutaj macie właśnie te pacyfiki. Działania pacyfistyczne mają na celu ograniczenie konfliktów zbrojnych, działania pokojowe, czyli żeby zakończyć jakiś konflikt, albo dla was też powinien być dosyć istotny taka świadomość i niesienie tej świadomości innym. Może nie wszyscy z was byli ofiarami stosowania przemocy, ale może w jakiejś formie byli. Nie widzę, żeby ktokolwiek jakieś hasło przygotował, a przecież wy żeście w szkole mówili na temat przemocy, prawda? Bo wśród praw dziecka jest takie prawo, żeby nie stosować przemocy. Mieliśmy gumki, ale nam odpadały. Mieliśmy takie gumki, ale nam odpadały, bo były przyszyte i... Posłuchajcie, żeście mówili również w waszych postulatach na spotkaniach samorządu. Prowadzili akcję, która będzie miała na celu ograniczenie przemocy. No poproszę teraz... To, co chciałabym i samorząd chciał zrobić, żeby było ciszej na korytarzach, żebyście wobec siebie nie stosowali przemocy żadnej, tak? Zobaczcie, że to jest bardzo ważny problem i dotyczy każdego z was, że każdy z was może się po prostu poprawić, tak? Mogę być lepszy dla siebie, dla innych. Mogę się zastanowić, co mogę zrobić dzisiaj, co mogę zrobić jutro, za tydzień, za rok. To nie jest tylko problem na tę chwilę, kiedy rozmawiamy w tej chwili, tak? To jest sprawa bardzo poważna, sprawa całego świata. I wy jesteście na tyle młodzi, że jeszcze możecie ten świat zmienić. Tej pani Grażyna podejmuje dużo różnych działań. My jako szkoła staramy się również nas uczyć takich zachowań, które zmieniają świat na lepsze. Ale przyszłość należy do was. I dlatego wam o tym wszystkim mówimy. Bo w waszych sercach, waszymi oczami możecie zobaczyć właśnie to, co jest również złe na świecie i starać się waszymi serduszkami, waszymi uczuciami.